Tezeusz i Ariadna, część pierwsza. Działo się to przed kilku tysiącami lat. Najpotężniejszym wówczas państwem na Morzu Śródziemnym była Kreta. Wszystkie inne państwa musiały składać jej władcom daniny. Z Aten także na zakończenie Wielkiego Roku posyłano ofiarę dla Minotaura, pół byka, pół człowieka, strzegącego wyspy. Po śmierci króla Minosa panowała tam młoda królowa Ariadna. Co 9 lat odpływał z Aten okręt wiozący do Knossos haracz. 7 dziewcząt i 7 młodzieńców. W końcu sprzeciwił się temu królewicz ateński Tezeusz, syn króla Aigeusa. Postanowiłem zabić Minotaura i uwolnić Ateny od haraczu, oświadczył ojcu. W dniu wyjazdu Tezeusz uzbroił zakładników przeznaczonych dla Minotaura, po czym oddali się pod opiekę Afrodycie. Podążyli do przystani. Jeśli będziesz wracał jako zwycięzca, synu, rzekł król, powieś na maszcie biały żagiel. Do komnaty królowej Krety weszła arcykapłanka. Królewicz ateński prosi o posłuchanie, oznajmiła. Miej się na baczności, pani. Królowa spytała swego doradcę, Taurosa, o radę. Tezeusz nie może powrócić do Aten, jeśli pozna nasze tajemnice, odrzekł. Przybyłem uwolnić mieszkańców Aten od haraczu, rzekł Tezeusz. Chcę walczyć z Minotaurem. Cały dzień spędził Tezeusz, oglądając wspaniałości stolicy. Ze wszystkich stron otaczał go piękny, obcy i niepokojący świat. Nagle stanęła przed nim Ariadna. Jeszcze nikomu nie udało się wyjść z labiryntu, ale tobie pomogę. Przywiąż jeden koniec tej nici u wejścia i idź przed siebie. Nazajutrz przed labiryntem spytał Herolda. Czy widziałeś kiedy Minotaura? Nie, panie, ale czasem pojawia się na dachu postać mężczyzny z głową byka. Tezeusz uwiązał u progu koniec czerwonej nitki i ruszył przed siebie. Jak urzeczony wędrował z komnaty do komnaty. Uchylił podwoje. W jednej z komnat ogromny byk szykował się do skoku. Tezeusz rzucił się z mieczem naprzód, ale przed sobą napotkał tylko malowidło. Krążył jak oczadziały. W końcu stracił orientację, gdzie się znajduje. W przestronnej galerii zalanej światłem siadł, by odpocząć. Z zadumy obudził go głośny ryk. W głębi galerii widniał jakiś cień. Z mieczem w dłoni zaczął skradać się w tym kierunku. Tezeusz doszedł do końca galerii, ale nie było tam nikogo. Nagle zauważył ukryte schody. Postanowił zejść na dół. Był w ciemnym lochu. Panował tu mrok, chłód i wilgoć. Nagle z mroku wyłonił się potwór i rzucił się na Tezeusza. W decydującym starciu Tezeusz zadał mu śmiertelny cios. Nie wyjdziesz stąd nigdy, wycharczał Minotaur. Tezeusz i Ariadna, część druga. Tezeusz chwycił Minotaura za rogi i zachwiał się. W ręce trzymał złotą maskę potwora byka, a na ziemi leżał martwy Tauros. Z kłębkiem w ręce ruszył z powrotem. Nigdy nie wydostałbym się stąd, gdyby nie czerwona nić królowej, pomyślał, idąc niezliczonymi korytarzami. Słońce już zachodziło, gdy królewicz znowu znalazł się na dziedzińcu. Zabiłem Minotaura, oznajmił z triumfem czekającemu Heroldowi. Tobie, Ariadno, zawdzięczam zwycięstwo, powiedział. Czemu mi pomogłaś? Chciałam uwolnić od Minotaura także i Kretę, rzekła królowa. Niebawem młodzieniec dowiedział się, że wszyscy zakładnicy ateńscy żyją i może odpłynąć z nimi do swego kraju.
Królewicz ateński został uznany przez lud za Herosa. Ariadna wydała na jego cześć wspaniałą ucztę. Po uczcie rozpoczęły się pląsy. Chciałbym z tobą pomówić na osobności, szepnął podczas tańca Tezeusz do Ariadny. Wyjdźmy. Ariadno, zostań moją żoną. Czas, by Kreta i Ateny zawarły przymierze, poprosił Tezeusz. Niczego bardziej nie pragnę, rzekła. Zostań tu ze mną. Gdy Ariadna odmówiła opuszczenia Krety, zwycięzca Minotaura, odurzony muzyką i winem, nagłym ruchem chwycił ją i uniósł z pałacu. Ateńczycy szybko wypłynęli na morze. Niebawem rozszalała się burza. To kara bogini księżyca, musimy zostawić Ariadnę, pomyślał. O świcie przybyli do wysepki Naxos. Tezeusz wziął na ręce śpiącą Ariadnę i ułożył ją pod rozłożystym drzewem, a potem prędko wrócił na okręt. Morze uspokoiło się, ale Tezeusz tęsknił za Ariadną i nie mógł zapomnieć Krety. Statek ich dopływał do Attyki z czarnymi żaglami, mimo że wracali jako zwycięzcy. Tymczasem król Aigeus każdego dnia stawał na cyplu, wyczekując syna. Wreszcie ujrzał z dala okręt Tezeusza, ale na maszcie powiewał czarny żagiel. Na ten widok król poczuł, że uginają się pod nim kolana i zemdlony spadł do morza. Nigdy nie dowiedział się, że Tezeusz pokonał Minotaura i wrócił jako zwycięzca. Gdy Ariadna obudziła się, zobaczyła przed sobą roześmianego młodzieńca. Był to Dionizos, syn królowej tebańskiej. Dionizos powiedział jej, że na Krecie panuje już jej siostra, Fedra. Czy chcesz zostać moją żoną, Ariadno? Spytał Dionizos. Będziemy razem panować na tej wyspie, nauczę cię radości życia, powiedział i włożył na jej skronie koronę. Ariadna nigdy nie wróciła na Kretę. Żyła wraz z Dionizosem w szczęściu i radości. Królowała na wyspie, na której porzucił ją Tezeusz.